teraz wiemy, że po prostu jest naderwanie w więzadle, w kolanie, którego się nabawiłem w meczu z Izraelem. No ale wiadomo, jak jest kadra i są mecze tak ważne jak mecze kwalifikacyjne, no to nie chciałem odpuszczać. Robiliśmy wszystko, żeby w tym drugim meczu też wystąpić. Jak wróciłem do Rosji, no to dostałem jeszcze inną diagnozę na temat tego kolana, więc troszeczkę to zajęło, żeby oficjalnie można było cokolwiek na ten temat mówić, ale na dzień dzisiejszy wiemy, że po prostu czekam już z jakieś około 3 tygodnie, myślę, 2 przerwy od koszykówki pierwsze. Zdziwiony takim rezultatem naszego zespołu 6-0 po pierwszej rundzie? Nie zdziwiony, pozytywnie zaskoczony na pewno. Legia w Pucharach Europejskich bodajże pierwszy raz gra, nie pamiętam dokładnie historii, jeszcze przed reaktywacją, aczkolwiek, oczywiście grali, były mecze przecież z drużynami z wysokiej półki, aczkolwiek po tak długim czasie występując na parkietach europejskich pokazać 6-0 w pierwszej rundzie, no to jest naprawdę miłe zaskoczenie. Jedynie mogę życzyć im wszystkiego najlepszego, żebyśmy mogli razem z grupy wyjść. Jakieś przewidywania co do dalszej historii, do tego, co będzie w przyszłości, co przyniesie przyszłość, jeśli chodzi o te europejskie puchary? Jeżeli chodzi o Legię Warszawa, czy ogólnie? Jeśli chodzi o nasz zespół. Jeśli chodzi o wasz zespół, no to jak wspomniałem wcześniej, życzę wam wszystkiego dobrego, żeby jak najlepiej szło, bo wiadomo, jest to też promocja koszykówki polskiej, tu naszego kraju i to jest chyba najważniejsze. A jak wam pójdzie, no to już zobaczymy. Mam nadzieję, że akurat dzisiaj to my rozpoczniemy tą drugą fazę grupową od wygranej. Dzisiaj, tak jak już wiemy, nie zobaczymy cię w meczu. Zasmucony tym, że nie zmierzysz się gdzieś tutaj na boisku z Łukaszem? No tak, oczywiście. No to by był bardzo ciekawa konfrontacja zagrać z żywą legendą, jak to prezes Piesiewicz oznajmił, z koszykarzem, który też jest na co dzień teraz dyrektorem sportowym, który jeszcze nie tak dawno temu widzieliśmy się na kadrze. Ostatnio graliśmy też z Zieloną Górą, więc to takie dwa mecze, na które na pewno czekałem cały czas. Szkoda tylko, że nie mogłem w nich wystąpić. Mam nadzieję, że chłopaki pokażą dobrą koszykówkę i będę mógł chociaż się cieszyć z rezultatu. Tutaj w rozmowie z Łukaszem Łukasz powiedział, że tutaj na kadrze dawał wam trochę dobrych rad właśnie młodszym kolegom, to prawda? Tak, oczywiście. No, z Łukaszem graliśmy wspólnie w Zielonej Górze, więc jakby ta konekcja cały czas była. Cały czas te kwestie mentorskie z jego strony były nam pomocne i to jest fajne, że ktoś taki dalej radzi pomocą, grając, nie grając, będąc blisko nas, młodych zawodników. To jest na pewno bardzo potrzebne na tę chwilę i kadrze, i nam, chłopakom grających w swoich klubach.